Cześć, witajcie, Przemek Słomski z tej strony, firma 79 Element. Chciałem dzisiaj porozmawiać na takie tematy survivalowe. Sam widzicie, jak się sytuacja zmienia i coraz bardziej narastają pewne zdarzenia na szczeblach drabiny eskalacyjnej. No i trzeba się zastanowić, jak to się może potoczyć i jak się zachować w razie takich wydarzeń, które mogłyby być dla nas, jako dla Polaków, niebezpieczne. I tutaj jest miejsce na taki disclaimer, bardzo, bardzo ważny. Otóż pierwszy disclaimer jest taki, że moim celem nie jest zupełnie sianie paniki. Ja po prostu dzielę się swoimi przemyśleniami i tym, co bym zrobił. Także drugi disclaimer jest taki, że ja tutaj nie udzielam żadnych porad jakiegokolwiek rodzaju, ja tylko mówię, co ja bym zrobił w danej sytuacji. Także przygotowałem sobie taką mapkę. To jest mapka z frontu wschodniego i tak zwanej ofensywy styczniowej z 1945 roku. No i tutaj w zasadzie widać wszystko to, nad czym się tak ścierają geostrategy ostatnimi czasy. Widać, w jakim miejscu jest położona Polska i jak bardzo kluczowe Polska ma znaczenie. Dlatego, że jeżeli mówimy o jakichkolwiek ruchach wyjścia z Rosji na zachód, czy z Niemiec z zachodu do Rosji, to w zasadzie Polska to jest jedyne sensowne miejsce, którędy można się przemieszczać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że Polska jest stosunkowo małym krajem w stosunku do tego, co mamy tutaj w Rosji czy w Ukrainie. Ukraina jest ogromnym państwem. No i Polska jest krajem płaskim, nizinnym. Łatwo sobie tutaj jechać czołgami. Także tak to wygląda. Rosjanie nie mieli żadnego innego rozwiązania niż nacierać na tych kierunkach operacyjnych, które tutaj są zaznaczone. Oczywiście teraz jest trochę inna sytuacja, prawda? No bo Ukraina nas jeszcze przynajmniej na tą chwilę oddziela, daje nam głębię strategiczną i nas oddziela od Rosji, ale to się prawdopodobnie nie utrzyma długo. Tak czy inaczej Ukraina będzie tutaj okrojona w jakimś stopniu najprawdopodobniej. Białoruś jest pod kontrolą rosyjską de facto. No i mamy niezatapialny lotniskowiec w postaci Königsberg, czyli Królewca. Także tutaj z tych kierunków można wyprowadzić, tu jest już granica i tu można z tego kierunku za Białymstokiem zaraz wyprowadzić natarcie na Warszawę i to jest, no zobaczcie, jaka jest różnica w tej odległości, a gdziekolwiek tutaj, tak? Jakimi tu mamy obszarami działań, jakie są obszary operacyjne na tym obszarze, tak? Także no my nie mielibyśmy takiej miłej sytuacji jak i takiego komfortu jak Ukraina, że mielibyśmy czas w naszym przypadku jakikolwiek atak ze strony Rosji, to oznacza, że oni są natychmiast w Warszawie i dalej w Polsce. I to w zasadzie potwierdzone jest przez te gry wojenne, które były prowadzone przez różne ośrodki i tutaj się mówi o tym, że z tego miejsca do tego miejsca to jest 5 do 7 dni. Także tak. No i co gorsza? To nawet nie jest paradoksalnie taki najgorszy scenariusz, że ktoś tutaj wchodzi i się przemieszcza czołgami. Gorszym scenariuszem jest to, że mowa jest o tak zwanym deeskalacyjnym uderzeniu atomowym, czyli zrzuceniu gdzieś atomówki z nadzieją na to, że to na jakoś takim będzie kubłem zimnej wody, który powstrzyma
czy to aspiracje natowskie, czy polskie z jakimiś działaniami. Także ja osobiście nie wierzę w taką funkcję deeskalacyjną broni atomowej, taktycznej. Raczej mogłoby się to przerodzić w wymianę takich ciosów, no a my jesteśmy w takim miejscu, które jest na to szczególnie narażone, tak. W ogóle taka była doktryna wojny między Związkiem Radzieckim a Zachodem i ona polegała na tym, że tutaj miały być uderzenia na teren Polski, które miały blokować całą masę, tej masy żołnierzy i sprzętu na zachód. Także tutaj no, jest niewesoło i jest takie bardzo niewielkie ryzyko, ale nadal to ryzyko jest. Także powtarzam, ja nikogo nie zamierzam straszyć, ja tylko uczulam, że takie działania ze strony Rosji mogą nastąpić, że możemy stać się obiektem ostrzegawczego ataku nuklearnego. Tym bardziej, że wszyscy wiemy, że Putin się okazał szaleńcem, że Putin jest w ciężkiej sytuacji. I że tacy ludzie, którzy są podstawieni, tacy psychopaci, którzy są podstawieni pod ścianą, mogą różnie reagować. Także wcale niewykluczone to jest, że tutaj jakieś są ruchy wykonywane. Tutaj bym sugerował, żeby się zastanowić nad takimi rzeczami i wygląda na to, że niektórzy ludzie się zaczynają zastanawiać. Jeżeli przejedziecie się po swoim mieście i spojrzycie na co się dzieje pod urzędami paszportowymi i pod kantorami, albo jesteście u nas w firmie i zobaczycie, jakie są u nas kolejki, to dojdziecie do wniosku, że niektórzy ludzie już myślą o takich rzeczach. No bo co komu paszport? Wszyscy jadą na wakacje do Dubaju, poza Unią Europejską, że potrzebują paszporty? No nie, oczywiście, że nie. Ludzie biorą pod uwagę to, że trzeba będzie pryskać z tej części Europy albo w ogóle z Europy i potrzebne im są paszporty. Proste. Także tak to wygląda. No i teraz tak. Wracając do tego mojego disclaimera o tym, że ja nikogo nie udzielam porad, ale mogę powiedzieć, co ja bym zrobił. Więc gdybym, co bym zrobił i kiedy bym to zrobił, bo to też jest ważne. Tutaj można ugrzęznąć, być odciętym, bo można podjąć tę decyzję zbyt późno. Także ważne jest to, żeby decyzję podjąć we właściwym czasie. Właściwy czas to jest taki, że Rosja się zaczyna odgrażać, że dokona inwazji na Polskę, czy też tego uderzenia w cudzysłowie deeskalacyjnego. Albo to robi, to już jest najczarniejszy scenariusz. No i wtedy trzeba pryskać. No i gdzie? I jak? No najłatwiejszą sytuację mają ludzie, którzy są po południowej stronie Polski. Od Warszawy, od Poznania w dół. Tutaj jest najłatwiej, no bo to nawet historycznie się potwierdza w czasie ostatniej wojny, co się stało. Wszyscy ci ludzie, którzy uciekali na południe, Niemcy oczywiście, mam na myśli Niemców, to oni sobie tutaj na terenie Czechosłowacji, Węgier, Austrii spokojnie funkcjonowali do maja 1945 roku i spokojnie doczekali końca wojny. Wszyscy ci ludzie, którzy tutaj pryskali na zachód, utknęli w bardzo długich kolejkach komunikacyjnych, w zatorach i byli obiektem ataków, między innymi na przykład tutaj w Dreźnie czy w Berlinie, mam na myśli ataki oczywiście lotnicze, a potem cały walec sowiecki, który przez nich się przemielił. Także to się nie opłacało uciekać na zachód, opłacało się uciekać na południe. I tu podobna jest teraz sytuacja. Jeżeli wyobrazimy sobie, że ktoś z Wrocławia chciałby uciekać na zachód, no to ma tak, praktycznie do dyspozycji wyłącznie autostradę A4 z dwoma pasami ruchu, która będzie na maksa zatłoczona nie tylko mieszkańcami Wrocławia, ale całym, wszystkimi miastami, mieszkańcami miast, które są na wschód od Wrocławia. Do tego ewentualnie jeszcze jakieś, w jeszcze czarniejszym scenariuszu, jakieś ataki na to A4. Dalej granica z Niemcami, która jest granicą na rzece, której nie można sobie po prostu sforsować idąc na piechotkę, tylko trzeba przejechać przez mosty, które mogą być znowu
w jakiś sposób albo uszkodzone, albo po prostu zablokowane przez Niemców. Niemcy mogą powiedzieć, no my nie jesteśmy tacy szlachetni jak wy w kontaktach z Ukrainą i tutaj zamykamy sobie tą granicę i tutaj sobie zróbcie w tych krzakach i lasach obozowisko i czekajcie, jak się sytuacja rozwinie, jak się wojna skończy, bo my już mamy tutaj swoje straty i dużo ludzi po naszej stronie. Także można tutaj ugrzęznąć. W związku z tym, jeżeli byłbym we Wrocławiu, czy w Krakowie, czy w Katowicach, czy w tym dowolnym, czy nawet w Poznaniu i w Warszawie, to kierowałbym się na południe i starałbym się gdzieś w Czechach lub Słowacji, starałbym się ten najgorszy okres przeczekać i myśleć, co dalej. Chciałbym tutaj przypomnieć, bo nie wszyscy o tym pamiętają, że Austria nie należy do NATO. W związku z tym można uważać, że i można liczyć na to, że ona będzie atakowana na samym końcu listy. To jest miejsce. No i oczywiście dalej jest Szwajcaria. Także tak to wygląda. Jak ktoś proponuje, żeby sobie można było tutaj to, jeżeli ktoś chce to przeanalizować we własnym zakresie, to proponuję sobie otworzyć atlas. Szczególnie taki atlas, w którym są pokazane warunki terenowe, jakie tu są górki, które uniemożliwiają ruch wojska w osi północ-południe i jakie tu są, ile tu jest dróżek, które te dróżki, jak te dróżki wyglądają, można nawet sobie pojechać i zobaczyć. Ja wiele razy pod tym kątem tą granicę oglądałem. Tam są dróżki polne, których po prostu nie sposób jest zablokować. I nawet to widziałem w czasie pandemii, że gdy tutaj ta granica była z Niemcami elegancko zamknięta, to granica z Czechami była tak dziurawa jak serm szwajcarski. Można sobie było przejechać, nie do zablokowania. Tutaj trzeba by całą armię ustawić, a armia będzie miała w takim czasie ewentualnej ewakuacji, będzie miała co robić. Także trochę chaotycznie o tym opowiadam, ale mam nadzieję, że wszystko udało mi się wyświetlić i opowiedzieć i każdy sobie może to we własnym zakresie jakoś przemyśleć. No to jest jakieś większe tutaj zbliżenie tej sytuacji operacyjnej, która miała wtedy miejsce i można zobaczyć, jak mimo wszystko, jak mimo zmieniających się armii i czasu, prawie 100 lat różnicy, jak geografia jest bezlitosna i jak bardzo jak pewne rzeczy są stałe. Także tu wojska działają, czy to w czasach napoleońskich, czy w czasach stalinowskich, czy Putlera, to wszystko jest to samo. Także tutaj geografii się nie zmieni. Chciałbym wam opowiedzieć o tym, co bym zabrał ze sobą, gdybym musiał się ewakuować. Jest taki bardzo temat popularny, co ze sobą zabrać. Oczywiście to jest tylko to, co i ja bym zabrał ze sobą, każdy by zabrał co innego. I tutaj pominę takie tematy oczywiste, tak? Że jeżeli ktoś jedzie, to musi się w coś ubrać. Także pierwszy temat jest taki, że osobiście bardzo lubię te jedzenie awaryjne, MRE. Mam tego parę skrzyneczek i to jest dobra rzecz, wielokrotnie przetestowana. Wystarczy mieć wodę, warto mieć przy sobie jakiś nożyk. No i tyle, i to mi wystarcza. Nie muszę się zastanawiać, nie muszę czekać, aż ktoś mnie poratuje z żywnością albo sobie ją gdzieś kupię. Najważniejsza rzecz to i woda. Wody oczywiście bardzo dużo, bo woda jest zużywana w ogromnych ilościach w takim normalnym życiu. Metale, no to wiadomo, temat ostatnio poruszany na filmiku. Taka miarka to jest rzecz, która powinna nam na bardzo długo wystarczyć. Siano, i to nie jakieś tam złotówki, bo nie wiem, czy jesteście na bieżąco, ale Ukraińcy mają generalnie bardzo duży problem polegający na tym, że oni obudzili się, duża część populacji się obudziła z ręką w nocniku, czyli do Polski przyjeżdżają z ich walutą i nie za bardzo jest tutaj co z nią zrobić. Kantory ich nie kupują, no bo hrywne, czy bo w ogóle waluty kupują tylko w takiej ilości, jaką mogą sprzedać.
to jest waluta twarda i w zasadzie nie trzeba się nikogo prosić o to, żeby nią można było za coś zapłacić. Także to jeżeli chodzi o kwestie walutowe. O paszporcie już mówiłem, ja mam paszport aktualny, zawsze pilnuję, żeby ten paszport był te kilka lat ważny i, no i nie wszyscy tak robią z tego, co widzę po tych kolejkach. Rzecz kolejna, mierniczek, to jest mój dozymetr, który sobie kupiłem wiele, wiele lat temu i służy mi do tej pory. Ten dozymetr to niestety właśnie go włączyłem i nie zamierzam go wyłączać, dlatego że on ma dwie zasadnicze funkcje. Jedna to jest taka, że pokazuje, jakie jest w tej chwili promieniowanie, a drugi to jest dozymetr, który pokazuje, jaką ilość promieniowania pochłonęło. I teraz w sytuacji, gdyby nie daj Boże doszło do jakiegoś ataku nuklearnego bliżej czy dalej, to ten dozymetr nam może pokazać, jaką ilość promieniowania żeśmy pochłonęli. I to ma dla nas bardzo duże znaczenie, no bo wiemy, co nas może czekać. Czy owinąć się w prześcieradło i zmierzać w stronę najbliższego cmentarza, bo już nam nic nie pomoże, czy nie. Czy może po prostu jest jakaś ilość, którą po prostu trzeba w jakiś tam sposób przeżyć i może nawet nas odstresować, bo jeżeli wiemy, co nas spotkało, jaką dawkę żeśmy dostali, no to może nie będzie aż tak strasznie, jak jeżeli do tego dojdzie gdzieś dalej. No i też można to lekarzowi powiedzieć, tak? Także mało kto taką informację na czwartej godzinie będzie miał. Jeżeli już o tym mowa, to ja mam jod, który dostałem i on sobie jest. Jakbym go nie miał, to bym sobie kupił coś takiego. To jest jod w niewielkich ilościach, bo kwestia jest tego typu, że picie różnego rodzaju płynów Lugola wprowadza do organizmu ogromnie dużą ilość jodu, znacznie większą niż organizm jest w stanie wchłonąć. To dochodzi do zatrucia i uszkodzenia. Dochodzi do uszkodzenia tej tarczycy, przepraszam. Także to kilka tabletek czegoś takiego to sprawę rozwiązuje. I tutaj trzeba pamiętać, że to trzeba reagować natychmiast i nie bierze się tego zbyt długo, bo okres rozpadu jodu radioaktywnego to jest tam, o ile dobrze pamiętam, 9 dni, także to kwestia paru dni czy parunastu, żeby jod przestał być zagrożeniem dla naszego zdrowia. No i klamka. Klamka jest też jakąś rzeczą, która jest przydatna. Nie polecam nikomu kupowania tak zwanej brudnej broni, czyli jakiejś lewej, z tego względu, że nie wiadomo, co z tą bronią kiedyś było, jaka historia za nią stoi i może dojść do niemiłej sytuacji, że ktoś nam zarzuci, że stuknęliśmy jakiegoś mietka ileś lat wcześniej. Także tego się nie robi. Ja już o tym wiele razy pisałem na blogu i chyba parę razy mówiłem na różnych filmikach. Także historia pokazuje, że w razie konfliktów broń się staje tania i łatwo dostępna, także nie ma sensu się spinać z kupowaniem jakichś rzeczy nielegalnych. Nawet widzimy to po tym, co się dzieje w Ukrainie, że magazyny są otworzone i broń długa jest wydawana, a jeżeli broń długa jest wydawana, to pewnie i można broń krótką sobie załatwić. Także trochę amunicji do tego i tyle. Także pozdrawiam serdecznie, wszystko z mojej strony. Jeżeli macie jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Mam nadzieję, że ten filmik będę mógł usunąć po niedługim czasie, że się szybko zdezaktualizuje. I że to jakaś moja drobna paranoja powoduje, że mam takie przygotowania i takie rozkminy
Także tak to wygląda z mojej strony. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, powodzenia, cześć.